jest miasto Pisak, w którym mieszkam na co dzień. 1000 metrów w górę znajduje się mój warsztat. To jest Dolina Inków i chodźcie ze mną, pokażę wam miasto. Ja uwielbiam takie ryneczki, w których jest autentyczna praca wytworu rąk ludzi, którzy tutaj mieszkają. Mogę tutaj zaczerpnąć inspirację i kolorystyczną, i związaną z ornamentami inkaskimi i praingaskimi. A to, co jest najfajniejsze, to to, że widząc tutaj te materiały, to rzemiosło, wiem, że jestem w dobrym miejscu. Zobaczcie, tutaj jest prawie wszystko. Jest cała masa różnych wzorów tkanin. To, co jest moim zdaniem fajne, to to, że można sobie wyczuć w dłoniach czasami, czy to jest owca, czy to jest alpaka. Ja będę chciała wykorzystać jedno i drugie, ponieważ owca daje mi lekką sztywność surowca. W Peru możemy tkaniny ręcznie wytworzone kupić właściwie w trzech miejscach. Jedno to są targowiska, na których czasem sprzedają przedstawiciele wspólnot, to czasem osoby, które wynajęły dane stoisko. Drugim miejscem to są stosunkowo luksusowe sklepy, dość duże, na których rzecz pracują całe wspólnoty, tudzież przedstawiciel tych sklepów objeżdża okoliczne wioski i skupuje od nich te tkane przez nich materiały. I tym trzecim sposobem, tą drogą, którą my poszliśmy i którą część turystów też podąża, chociaż niewielka, no to jest rzeczywiście pojechanie do tej wioski i kupienie od nich tam tych produktów na miejscu. Tutaj w Ueytia sprzedajemy nasze wyroby bezpośrednio klientowi. Pośrednicy często oszukują producentów, kupując od nich towar bardzo tanio i odsprzedając go za duże sumy. Często oszukują też klientów, obcokrajowców, sprzedając produkt jako zrobiony z wełny baby alpaki, a w rzeczywistości jest z dorosłej alpaki. Zagraniczny turysta raczej nie rozróżni jakości tych produktów.